Umiłowani bracia i siostry, w naszym wielkim Bogu i Panu, Stwórcy każdego człowieka, każdego małżeństwa, każdej rodziny i każdego jestestwa, które istniało, istnieje i do dnia ostatecznego będzie powoływane do bytu w ramach określonego czasem i przestrzenią wszechświat. To przedziwne, że w ciągu dziejów świata i Kościoła i w ciągu dziejów człowieka trzeba wciąż zgłębiać prawdę o takiej bytowości, którą jest sakramentalne małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą. A jak dalece to zgłębianie prawdy jest nam dzisiaj potrzebne o małżeństwie i rodzinie, to koronnym dowodem jest kształt przebiegu synodu biskupów w wiecznym mieście Rzym. I dlatego też rozważmy sobie na nowo, wsparci tym wielkim duchem przenajświętszym Boga Ojca i Boga Syna Jezusa Chrystusa, zagłębiajmy się ciągle na nowo i służmy pełni prawdy o małżeństwie i rodzinie. Małżeństwo między jednym mężczyzną i jedną kobietą zawarte przed obliczem Bożym jest umiłowanie z ustanowienia Bożego. To sam Bóg Stwórca powołuje kobietę jako osobę i mężczyznę jako osobę do tworzenia jednego związku. Jednego związku nazwanego małżeńskim, w którym kobieta przez zaślubiny staje się żoną, a mężczyzna staje się mężem. Czyli umiłowani, nie możemy nic zmieniać z prawdy o małżeństwie, że ono jest z ustanowienia boskiego. Czyli autorem małżeństwa jest sam Bóg Stwórca. A skoro umiłowani sam Bóg Stwórca jest architektem małżeństwa, to rozumiemy, że z tej prawdy wynika następna, że naturę małżeństwa może określać tylko i wyłącznie sam Pan Bóg. Ale w momencie, gdyby któryś z ludzi, niezależnie od tego, jakie miejsce w Kościele, w państwie, w nauce, w medycynie czy w całej kulturze świata zajmuje, w tym momencie, gdybyśmy osłabili tę pierwszą prawdę o tym, że instytucję małżeństwa powołuje do bytu Bóg Stwórca, to rozumiemy, że natychmiast mielibyśmy do czynienia z przesunięciami albo częściowymi, albo fundamentalnymi w pytaniu o naturę małżeństwa. Co stanowi naturę małżeństwa?
natura małżeństwa pojęta jest w myśleniu katolickim, w nauce katolickiej, analogicznie do natury osób ludzkich, je tworzących, i do natury i osób boskich w niebie. Czyli o naturze małżeństwa po pierwsze decyduje byt osoby kobiety i osoby mężczyzny. Małżeństwo nie jest technicznym aparatem, którego części można sobie rzeczywiście, tak jak to w technice jest typowe, wymieniać, jeżeli się zepsują, zamieniać innymi. I aparat techniczny powinien dalej dobrze funkcjonować, jeżeli wszystko pozostałe jest w nim w należytym układzie bytowym. Umiłowani małżonkowie jako osoby nie są żadnymi częściami. Dlaczego? Ponieważ tylko człowiek jest osobą. A to znaczy taką bytowością, która ma tylko początek, ale nie ma kresu. To znaczy, że nie mogę potraktować osoby w małżeństwie jako rzeczy. Nie mogę zamienić osób tworzących małżeństwo na rzeczy, bo wtedy z bytowości jako wspólnoty osób tworzę bytowość techniczną, rzeczową. Wtedy urzeczawiam instytucje, której mi urzeczowić jako człowiekowi i żadnemu człowiekowi nie wolno. Od papieża po ostatniego człowieka ziemi nie wolno dokonać procesu urzeczowienia. Bo wtedy byśmy dokonali redukcji osób do instrumentów, a naturą tych ostatnich jest być w takiej pozycji i być tak używanymi, aż do ich zużycia i wyrzucenia. Natura osób tworzących małżeństwo jest przeznaczona do wiecznego bytowania. Ona nie może podlegać żadnym aktom i żadnym procesom urzeczowienia. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć naturę małżeństwa, to w pierwszej i generalnej sprawie musimy zrozumieć, że małżonkowie są osobami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. A wspólnota osób w małżeństwie powinna być właściwie pojęta jako wierna analogia do wspólnoty osób boskich. Czyli kiedy de facto mogę mówić o prawdziwym małżeństwie? Tak jak kiedy de facto wolno mi mówić o prawdziwym człowieku? Tylko wtedy, umiłowani, kiedy zrozumiem, że wierne bycie obrazem Boga w Trójcy Świętej Jedynego
w sensie naszej osoby i w sensie wspólnoty małżonków, kiedy zarówno osoba w sobie i małżeństwo, to oto konkretne, będzie wspólnotą życia z Bogiem. Bo skoro Stwórca Bóg w swoim akcie stwórczym odbił siebie w nas i w sakramencie, i we wspólnocie małżonków, to rozumiemy, kochani, że nasze dotarcie do pierwotności naszego bycia obrazem i podobieństwem Boga nastąpi wtedy, kiedy w sposób rozumny, wolny i całościowy, totalny, jako ten oto człowiek i jako ta oto wspólnota małżeńska, zaproszę Boga, by istniał w nas i pośród nas. Czyli innymi słowy, nie jestem w pełni człowiekiem, czyli nie żyję pełnią życia, do którego jestem powołany, jako osoba i jako małżonkowie, jeżeli pośród nas i w nas nie istnieje realnie Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Rozumiemy, drodzy Państwo, dlaczego podczas ostatnich tych dni na synodzie aż taki wielki spór powstał o to, kiedy małżeństwo jest w pełnym tego słowa znaczeniu małżeństwa. Z czego to wynika dokładniej, powiemy sobie poza mszą świętą. Ale już teraz możemy powiedzieć z podstawowego niezrozumienia, że architektem małżeństwa może być człowiek, i że małżeństwo może się w pełni spełniać bez realnej obecności Boga Stworzyciela. To jest oś tego sporu, który dzisiaj, jak wydaje się, jest wymiaru globalnego, nie wyłączając wszystkich państw i wszystkich kościołów lokalnych, całego Kościoła powszechnego. Dlatego, kochani, jeżeli zgłębiamy naturę sakramentalnie pojętego małżeństwa, to nie możemy budować jego jedności poza Bogiem. Dlatego, że prawdziwej jedności w człowieku i między człowiekiem a człowiekiem, na przykład we wspólnocie małżeńskiej, nie osiągnie się w pełnym tego słowa znaczeniu, jeżeli ostateczna praracja jedności, czyli Bóg jako dawca naszej jedności bytowej, w sensie osoby i małżeństwa, nie jest realnie obecny. Dlaczego? Dlatego, że umiłowani do natury małżeństwa, tak jak do natury w szerokim tego słowa znaczeniu istnienia jako człowieka, przynależą dwa wymiary. Jeden jest naturalnym i drugi nadprzyrodzonym. Czyli innymi słowy, my możemy istnieć tylko wtedy, kiedy mamy własną naturę i kiedy mamy łaskę. Bez łaski
ani anioł, ani człowiek nie może żyć pełnią swojej jedności. Z jednej prostej racji, że my jesteśmy bytem stworzonym. Tylko Bóg w swojej naturze istnieje jako osobowy i nie potrzebuje niczyjej łaski, ponieważ nikomu nie zawdzięcza swojej bytowości. Ale nigdy takiego kryterium nie możemy przyłożyć do rozprawy nad bytem człowieka i bytem małżeństwa. I dlatego umiłowani, dlatego dalszym określeniem małżeństwa jest nierozerwalność. A dlaczego umiłowani małżeństwo ma być i prawdziwie pojęte jest nierozerwalne? Najpierw z tej racji, że nasz duch przygotowuje się do wiecznego bytowania. Nie w tym ciele, lecz w uwielbionym, ale w ciele. I w związku z tym nasz duch, to co jest jego zadaniem na cały czas jego istnienia w ciele ziemskim, on musi się nauczyć dać Bogu, aniołom i ludziom definitywną odpowiedź. Czyli, kochani, nasze życie ziemskie jest nauką mówienia w naszym rozumie definitywnego tak względem prawdy. Stąd słowo dzisiejsze, słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Mój duch, kochani, nie jest powołany do tego, żeby dzisiaj powiedzieć tak względem prawdy, a jutro powiedzieć adie. Do widzenia, prawdo. To byłaby zdrada ducha. I w jego najżywotniejszym, osobistym interesie jest mówić tak względem prawdy, dlatego że jako istota duchowa w moim rozumie żyję tak długo, jak długo mówię tak względem prawdy. I dlatego też, proszę zobaczyć, w naszej wolnej woli z kolei wypowiadamy definitywną miłość. Nasza wolność jest powołana do tego, żeby się definitywnie określić. A definitywne określenie naszej wolności oznacza, żeby podjąć na pewnym etapie mojego bytowania definitywną opcję miłości człowieka i Boga. I nie mogę dzisiaj powiedzieć miłuję Ciebie, a jutro powiedzieć do widzenia. Nie chcę mieć z miłością do Ciebie nic wspólnego. To nie jest metafizyczne czy katolickie rozumienie wolnej woli człowieka. Dlatego, kochani, jeżeli człowiek w rozumie raz względem prawdy, na przykład o małżeństwie powie tak, to zgodnie ze słowami przysięgi nie wolno mu się, nie ma racji, kochani, żeby do dnia zejścia z tego świata zerwać prawdę o tak wypowiedzianym względem drugiej osoby i względem Boga. Nie ma ani jednej racji.
To tak, kochani, niezależnie czy małżonek pozostaje z drugim, czy się z różnych racji rozchodzi, w małżonku, który jest dobrze uformowany w swojej racjonalności, nie może się jego osobiste słowo tak załamać, bo będzie niewiarygodny. Dlatego też, kochani, rozumiemy, że już Stary Testament określił ludzkie tak na płaszczyźnie rozumu jako nieodwracalne. Czyli złamanie danego słowa względem prawdy było przekroczeniem śmiertelnym. I słusznie. I tak samo, kochani, nie ma racji, jeżeli ktoś wypowiedział swoją wolną miłość względem drugiego człowieka, nie ma racji usprawiedliwiającej dla wycofania danego słowa miłości względem współmałżonka. My się, kochani, uczymy nierozerwalności, ponieważ przygotowujemy się do takiego wymiaru bytowania w wieczności, które będzie wiecznie ukonstytuowane stałością. Tam jest dom wiecznej prawdy i wiecznej miłości. Dlatego nie mogę moim intelektem grać, że dzisiaj odegram sobie sztukę prawdy, a jutro przyjmę inną rolę. Tak się na płaszczyźnie rozumu nie pojmuje życia ludzkiego. Ono od momentu poczęcia nie jest grą, lecz rzeczywistością. Dlatego, umiłowani, także w życiu dziennikarskim nie mogę słowami prawdy grać, bo życie nie jest grą, lecz prawdą. I tak samo, umiłowani, mówiliśmy sobie, nie mogę ani w małżeństwie sakramentalnym, ani w ogóle jako człowiek grać miłością. Dlatego, że miłość nie jest grą, lecz rzeczywistością. Jeżeli jest, a być powinna. I w związku z tym proszę zauważyć, że wspólnota osób boskich, na obraz której to ustanawiana jest wspólnota małżeńska, i tak jak wspólnota boskich osób jest nierozerwalną bytowością wiecznie, tak małżonkowie, przygotowując się do życia we wspólnocie osób boskich, nie mogą na pewnym etapie powiedzieć: zrywam moje słowo. I umiłowani, żadnemu duchowi świata, czy konsekrowanemu, czy świeckiemu tak zwanemu, nie wolno tej Bożej nauki o nierozerwalności związku zranić, nie mówiąc już o zasadniczym zakwestionowaniu. Bo my się przygotowujemy do nierozerwalności. I jeśli chodzi, umiłowani, ponownie sobie uświadamiamy celowość bytowości małżeńskiej. Najważniejsza celowość tkwi w tym wielkim zaproszeniu małżonków przez Boga Stworzyciela, żeby stali się współstworzycielami z następnych pokoleń. To jest najważniejszy cel
bytowości małżeńskiej, w aspekcie stworzenia, żeby dziecko przychodzące na świat miało godną i świątobliwą wspólnotę rodziców jako dom. I dlatego też wszystkie inne cele na płaszczyźnie stworzenia powinny być podporządkowane temu celowi prokreacyjnemu. I w związku z tym, że małżonkowie przygotowują się na wieczne spotkanie z Panem, dlatego całe ich życie powinno być przeniknięte boskością w sensie wiary, nadziei i miłości. A dlaczego umiłowanie jest to takie ważne? Ponieważ dopiero wtedy rozum ludzki będzie doskonale pracować i kroczyć drogą prawdy i ją zgłębiać, głosić i jej bronić, jeżeli otrzyma dodatkowe światło prawdy w postaci wiary. Pamięć człowieka będzie bardzo dobrze funkcjonować, jeżeli będzie ubogacona nadzieją. A to oznacza, że nasz duch jest związany z tym, do którego zmierzamy. A dlaczego, umiłowani, tyle małżeństw dzisiaj się rozpada? Bo ludzie ci najczęściej mają strasznie kiepską pamięć. Bo jeżeli ktoś wybiera taką drogę, ale zapomina o niej, to wtedy wiadomo, że się z tą drogą własnego powołania szybko może rozminąć. Dlatego, umiłowani, znowu tutaj wyśmienita, precyzyjna pamięć. Ona nam utrzymuje poznaną przez rozum prawdę w stałej dyspozycji, że my nigdy nie zapominamy, kim jesteśmy, od kogo pochodzimy i do kogo zmierzamy. Nie mówiąc o miłości, która dopełnia wszystkiego, całego życia Bożego w nas, całego pięknego wysiłku człowieka, w jego powołaniu, także w powołaniu małżeńskim, że wtedy, umiłowani, boska miłość, która żyje w małżonkach, taka, tylko taka miłość nie załamuje się nigdy. Ona się nie wypala. Ona charakteryzuje się stałym wzrostem, stałą intensyfikacją, stałym udynamicznieniem i to poprzez posiadanie w sobie źródła boskiej miłości w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. I dlatego też wtedy małżonkowie kroczą pewną drogą ku niebu. Na pewno nie będą mieć ani sekundy czasu, jeżeli dobrze pojęli genezę swojego małżeństwa, jeżeli dobrze zrozumieli naturę swojego małżeństwa i jeżeli dobrze pojęli celowość swojego małżeństwa, to wtedy, umiłowani, taki człowiek, on nawet nie wie o tym wszystkim, o czym nas święty Paweł w liście do Efezjan przestrzegał. I to zresztą słusznie, bo to są same załamane duchy, załamane rozumy, załamane pamięci, załamane wolne wole i całe jestestwa ludzi, którzy wybrali drogę nieprawości, zamiast współistnieć z naszym Bogiem i Panem, radować się, tworzyć życie, doprowadzić je do pełni doskonałości i siebie i swoje dzieci przeprowadzić z tej ziemi do nieba.
I to jest właśnie bytowość dzieci światłości, o której święty Paweł, apostoł, dzisiaj się upomniał. I to, że kochani tu jesteście, i to, że tyle czynicie jako dziennikarze naszego dziennika, i telewizji Trwam, i Radia Maryja, i wszystkich tych wspaniałych dzieł katolickich dla głoszenia prawdy o małżeństwie sakramentalnym jako wspólnocie osób ludzkich, mężczyzny i kobiety, ze wspólnotą osób boskich, podtrzymując wszystko to, co stanowi prawdę o nim, i głosząc, i ucząc, i inspirując do miłości małżeńskiej. Niech Bóg wam w tym wielkim dziele i misji błogosławi. I dalej, kochani, tak czyńcie. Niezmordowanie, w porę i nie w porę, głoście narodowi polskiemu, wszystkim Polakom w kraju i za granicą. Piszcie, rozsławiajcie na ekranach telewizji czy w radio tę prawdę, i niech Bóg Najwyższy poprzez wstawiennictwo świętej rodziny z Betlejem i Nazaretu wam na tę drogę dalszą jak najcudowniej pobłogosławi. Umiłowani bracia i siostry, w naszym wielkim Bogu i Panu, Stwórcy każdego człowieka, każdego małżeństwa, każdej rodziny i każdego jestestwa, które istniało, istnieje i do dnia ostatecznego będzie powoływane do bytu w ramach określonego czasem i przestrzenią wszechświat. To przedziwne, że do tworzenia jednego związku. Jednego związku nazwanego małżeńskim, w którym kobieta przez zaślubiny staje się żoną, a mężczyzna staje się mężem. Czyli umiłowani, nie możemy nic zmieniać z prawdy o małżeństwie, że ono jest z ustanowienia boskiego. Czyli autorem małżeństwa jest sam Bóg Stwórca. A skoro, umiłowani, sam Bóg Stwórca jest architektem małżeństwa, to rozumiemy, że z tej prawdy wynika następna, że naturę małżeństwa może określać tylko i wyłącznie sam Pan Bóg. Ale w momencie, gdyby któryś z ludzi, niezależnie od tego, jakie miejsce w kościele, w państwie, w nauce, w medycynie czy w całej kulturze świata zajmuje, w tym momencie, gdybyśmy osłabili tę pierwszą prawdę o tym, że instytucję małżeństwa powołuje do bytu Bóg, rozważmy sobie na nowo, wsparci tym wielkim Duchem Przenajświętszym Boga Ojca i Boga Syna Jezusa Chrystusa. Zagłębiajmy się ciągle na nowo i słuszmy pełni prawdy o małżeństwie
i rodzinie. Małżeństwo między jednym mężczyzną i jedną kobietą zawarte przed obliczem Bożym jest umiłowanie z ustanowienia Bożego. To sam Bóg Stwórca powołuje kobietę jako osobę i mężczyznę jako osobę, że w ciągu dziejów świata i Kościoła i w ciągu dziejów człowieka trzeba wciąż zgłębiać prawdę o takiej bytowości, którą jest sakramentalne małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą. A jak dalece to zgłębianie prawdy jest nam dzisiaj potrzebne o małżeństwie i rodzinie, to koronnym dowodem jest kształt przebiegu synodu biskupów w wiecznym mieście Rzym. I dlatego też